Witamy wszystkich. Łowisko TV. Spotkaliśmy się z Adamem Krukiem na łowisku Zezuj koło Olsztyna. Jest to łowisko oddalone jakieś 20 km od Olsztyna. 60 km od Mławy, przy samej głównej drodze. Dojazd dobry. Zaprosiłem Adama, żebyśmy tutaj po prostu spróbowali połowić karpie. Jest tutaj dość spora populacja karpia. Jezioro, zaraz jak pokażę, jest dość spore, koło chyba 4 hektarów ma. Chcielibyśmy zaprezentować sprzęt, który jest niezbędny podczas łowienia karpi wyczynowo, co jest coraz bardziej popularne. Łowiska komercyjne w Polsce rozrastają się. Razem z tym idą po prostu zawody, tak? Zawody karpiowe, które Adam, można powiedzieć, rozpropagował w naszym kraju. Cały czas to robi. Ostatnio też były zawody parami. No, ale może oddam głos Adamowi. Adam coś więcej powie o samych zawodach właśnie karpiowych. No, powiem też nie za dużo, bo generalnie od 4 lat się zajmuję tym łowieniem karpi. Wyjeżdżamy zawsze za granicę z kolegą, przeważnie są to Węgry, tam zawody parami organizowane są takie ogólnoeuropejskie. No, z różnymi tam efektami walczymy, ale ostatnio udało się zdobyć 3. miejsce, także jest już dobrze. Uczyć się trzeba jeszcze wiele, szczególnie karp wydaje się niektórym wędkarzom, że jest taką łatwą rybą do złowienia i głupią rybą, że można spławik założyć z taką grubą antenką, bo on jak weźmie, to wciągnie i tak dalej. Ci wędkarze się mylą. To jest mylne, prawda? Tak. Karp jest bardzo inteligentny, bardzo ostrożny. Trzeba do niego podchodzić naprawdę z umiejętnościami. Trzeba mieć tą wiedzę. No, no, tutaj przed nami leżą różne gadżety. Tak, za chwilę do wędkowania wyczynowego. Tak, za chwilę będziemy o tym wszystkim rozmawiali. Ale jeżeli jeszcze chodzi o to wędkarstwo karpiowe i to łowisko, łowisko jest bardzo naturalne, podoba mi się. Nie wiem, jak będzie z rybą. No, Tomek mówi, że będą ryby, oby były. Pewnie połowimy. No, no co, no trzeba jakoś się zmierzać rzeczywistościami. Powiedz, jak to wygląda, no bo jest rozwój, tak, w tego typu zawodach w naszym kraju, widać, bo coraz więcej firm organizuje, coraz więcej ludzi startuje, coraz większe zainteresowanie, coraz więcej sprzętu z tym związanego. No tak. Jak ty to widzisz? No, bierze się to z tego, że generalnie zawody będziemy łowili metodą wyczynową, prawda? Generalnie na zawodach w tej chwili wędkarze są bardzo zawiedzeni startujący w zawodach spławikowych, bo czasami bywają wyniki zerowe. Oczywiście na zawodach karpiowych też takie się zdarzają, ale tutaj można złowić i 50 kilo i 100 kilo no właśnie, ryby. Chodzi, prawda? O to, że faktycznie czasami można się wyłowić. Nie wygrywając, można wyłowić się po prostu. I generalnie to jest tak, jak ktoś spróbuje tego tematu, to go naprawdę wciąga i po prostu no, odstawia spławiczek na bok, bo tam nie będzie łowił jazgarków, płoteczek 10-12 centymetrowych, czy okoni niewymiarowych, trzeba i miarę i tak dalej, i tak dalej. No tutaj jest zupełnie inne łowienie i sprawia dużą frajdę. Na pewno dużą właśnie przyjemnością jest trzymanie sobie tam 3-5-10-kilogramowej ryby na tyczce. I na cienkim zestawie generalnie, bo no ja jeszcze nie użyłem grubszej żyłki na przyponie jak 18, ale no straciłem kilka ryb, ale to ja naprawdę jeszcze u nas wędkarstwo karpiowe jest po wijakach. Niby wiedzę jakąś tam mam, staram się jej przekazać młodym adeptom i tam młodym tym wędkarzom, którzy zaczynają łowić metodami skróconymi karpie, no ale to jeszcze do wszystkiego trzeba dojść. Firmy Maver, które no jest dość szeroka gama wędek Maver, które mogą być używane na zawodach karpiowych, tak? Czy nawet prywatnie podczas łowienia karpi. Tu akurat mamy 3 przedstawione, tak? No, może ja powiem tak wstępnie. Tak. Czyli kultowa już wędka od kilku lat, Maver Big Fish 37 Invisible, tak? I właśnie nowość na ten rok, czyli Meduza SX.
Jest jeszcze sporo innych wędek, prawda, Adam? No jest, asortyment karpiowy w tej chwili, to generalnie w Europie tak jest przyjęte, że to wędkarstwo karpiowe się rozwija bardziej jak wędkarstwo wyczynowe, spławikowe. No i tutaj akurat z tych wędek, które tutaj prezentujemy trzy modele. Dwa modele meduzy i tego invisibla. No, najmocniejsza wędka, jaką się udało wyprodukować firmie Reglas. Oczywiście są to wędki Reglasa produkowane we Włoszech, w znanej wszystkim wyczynowym wędkarzom firmie Reglas. Wędki z nanolitem. No, ta meduza SX jest nową wędką na ten rok. To jest to. Tak, to jest to. Po prostu ze względów ekonomicznych, bo nie każdego stać na wydanie kilkunastu tysięcy złotych, czy przepraszam, kilku tysięcy dosłownie, to może sobie za jakieś takie niewielkie pieniądze 3 tysiące z małym hakiem można kupić wędkę 13-metrową plus 4 topy. Plus 4 topy. Plus pokrowiec i tak dalej. Wędka ta stosowana jest zarówno do wędkowania generalnie lekkiego, spławikowego, bo ma topy maczowe, jak i karpiowego. Blanki mocne, wytrzymałość i tak dalej. Adam, kolejna. Meduza Big Fish 37. No ta wędka to jest wędka, że tak powiem, numer jeden, jeżeli chodzi o karpie. Wędka, długość ma pełną 12,97. Tak, to mierzy. Jest bardzo mocna. Konstrukcja jej pozwala na holowanie dużych okazów. Udało mi się największego karpia wyholować 8600 i Amura 7800. To jeżeli coś to mówi wędkarzom, to mogą sobie wyobrazić, jak mocna jest. I gumy oczywiście, holowanie tych dużych ryb odbywało się na gumę 2,5 mm, oczywiście pustą, tą zieloną. Masz 57. Powiem też może o tej meduzie, także to nie jest tylko i wyłącznie, podobnie jak meduza SX, nie są to wyłącznie wędki karpiowe, żeby ktoś nie pomyślał, że tylko o karpie można tymi wędkami. Oczywiście, oczywiście. Można założyć, zastosować do niej topy karpiowe, topy maczowe lekkie, wtedy wyważenie tej wędki jest tak znakomite, nie czuje się przy 13 metrach, że się trzyma jakąś wędkę w ręku. No co, no Invisible to jest mamy wędka. Invisible. To jest wędka. Też od kilku lat na od rynku, kilku prawda? Lat. Pokaż mi ją, Tomek. Też jest z najlepiej wytwarzanego, najwyżej przetwarzanego węgla wyprodukowana, ale tu gdzieś było. Można zastosować do niej tutaj, nawet mamy takie opisy. Nie wiem, do kamery pokażę. Zaraz pokażemy. Że można zastosować gumę. Najgrubszą, jaka jest z pustych gum, czyli 2,8. Bez żadnego docinania. Bez żadnego docinania. Żyłkę podejrzewam, że nie wiem, no bardzo grubą. No, wędka jest taka, na której udało się, testowana była w Anglii, 7-kilowe obciążenia były podnoszone na tej wędce. Także, że, na sucho. Na sucho. Także uważam to, że jest to sprzęt najwyższej klasy. No, tu mamy trzy wędki. No, trzy też wędki. O jeszcze jest, jeszcze w ofercie Mavera są wędki. Jest Satanic Carp, jest Retribution. Te wędki występują oczywiście w pakach. Trzy, ewentualnie cztery topy, bo taki zestaw jest najbardziej przydatny, jak się jedzie czy na zawody, czy na indywidualnie na rybki. Adam, tak? Większość tych paków, tak jak meduza, one mają topy, są topy dwuelementowe, czyli topy typowo karpiowe na łowiska komercyjne. One mają długości 2,70. Tak, no, one są wystarczające na tego typu łowiska, prawda? No meduza ma 3,30 akurat, ta Big Fish. No Big Fish, tak, ale tak. Mówię o tych wędkach angielskich. Czyli to są właśnie takie topy. Tak. To są takie topy. No właśnie, może za chwileczkę powiemy o przygotowaniu topów, przygotowaniu zestawów do łowienia. Może jeszcze chwilkę, tylko mamy podbieraki akurat rozłożone, może chwilę o podbierakach. Jaki powinien być, Adam, podbierak? Adam, może właśnie chwilę o podbierakach do łowienia, do podbierania karpi, tak? Metodą skróconą, ale nie tylko, bo dużo ludzi właśnie problemów ma z podebraniem, czyli wiadomo, karp ląduje w podbieraku, należałoby go szybko wyjąć do siatki, wrzucić, po prostu nie marnując czasu, a z doświadczenia wiem, widzę, że wędkarze często plączą się, tak? Czyli plącze się płetwa grzbietowa zazwyczaj w podbieraku, jeśli nie jest odpowiedni, czy zestaw, czy nawet żyłka, haczyk,
i tam długo walczą z tym, żeby przede wszystkim tego karpia, tak, odpiąć z tych płet. Jaki powinien być podbierak karpiowy? No, przede wszystkim podbierak karpiowy musi mieć dużą czaszę, bo ryby są duże, czy karpie, czy amury, czy jesiotry na niektórych łowiskach. I ja uważam, i powinien być lekki jednocześnie, bo sztyce węglowe też lekkie. I tak, są dwa rodzaje w ofercie Mavera. I ja uważam, używam i jednego, i drugiego. To jest podbierak z obręczą aluminiową, 55 cm. Czyli leciutki podbierak, bardzo faktycznie. Bardzo lekki. Siatka z oczka z grubej żyłki jest zrobiona ta matnia w koszu. Żyłka jest bardzo rzadko pleciona i stąd się bierze ten ciężar, że praktycznie nic bardzo nie leciutki. Waży, tak? I praktyczny, dlatego że tak, i wysycha szybko, i no karp się nie zaczepia, nie śmierdzi, a karp się zaczepia tą płetwą swoją, ale to żaden problem wypiąć żyłkę, bo to jest dosyć gruba żyłka, no oczywiście tam ileś razy zaczepienie w jednym i tym samym miejscu powoduje to, że i ta żyłka się rozerwie, nie ma nic trwałego, ale polecałbym wędkarzom właśnie takie kosze, bo są bardzo dobre. Drugim koszem, już takim bardziej nowoczesnym, Meduza Big Fish, tak się omen omen nazywa chyba też, tak? Ten podbierak? Tak. Meduza Big Fish, tak. To już jest takimi gąbkami, tu także... Czyli są pływaki, tak? Są pływaki, można go położyć delikatnie na wodzie, nie zatonie. I tworzywo, jakie zastosowane jest, to jest 60 chyba bodajże. Też duża czasza. Bardzo zaprezentuje. Tak, tu można swobodnie brać kilku, nawet i kilkunastokilogramowe. Nawet Adam by ryby. Się zmieścił prawie. Nawet i ja bym się zmieścił. Ale powiedz właśnie coś o matni. Tak, ta matnia w podbieraku jest tworzywa takiego ala gumowe z dodatkiem silikonu. Ta guma nie jest czystą, tradycyjną gumą, tu jest i żyłka. Pokryta ona jest warstwą gumowo-silikonową. Stąd się to bierze, że jest bardzo wytrzymały i trwały. Właśnie może zbliż Tomek, to będzie to widać. Proszę bardzo, też są duże oczka. Duże oczka powodują również to, że nie zaczepiają się często zestawy ze śrucinami. Tutaj dodatkowo nie wbije się haczyk w tą matnię, bo jeżeli się używa zwykłych, czy w żyłkę, też haczyk nie wejdzie, prawda? Bo tak. To jest materiał taki, że silikonowany, prawda? Odbije się, tak. Natomiast zwykłe kosze podbieraków, które są najczęściej używane przez wędkarzy, to powodują to, że i zestaw się zaplącze, i haczyk się wbije, ciężko go później wyplątać. Niepotrzebnie się, tak jak na zawodach, traci czas. Pokaż jeszcze, no może tak to wygląda. Z bliska może ten żyłkowy pokaż. No proszę bardzo. Widzicie, tutaj tkane jest, żyłka jest kręcona. Oczka są duże, także żadnego oporu praktycznie w wodzie nie stwarza. I jest bardzo lekki, lżejszy jest od tego. No wiadomo, że żyłka jest lekkim materiałem. To mamy te pływaki, które to nam na pewno w wodzie pomogą. Pływaki powodują to, że można dalej dłuższym ramieniem sztycy podbieraka wyjechać po rybkę na tym. No i co, Tomek, będziemy... Może przedstawimy, przede wszystkim zaczniemy od zbrojenia topów, tak, bo... W ofercie Mavera aktualnie mamy dwa, powiedzmy, sposoby zbrojenia topów, tak? Są i dwa rodzaje topów, czyli standardowy, zbrojony z tyłu, czyli to jest mniej więcej tak jak tutaj na podstawie. Tak, tu mamy uzbrojony topu meduzy. On jest może trochę inny, bo ta średnica jest troszkę inna, jak zaraz pokażesz, tam jest taka nakładka na ten korek, ale w każdym razie pokaż, jak to działa. Czyli idzie guma. Tak. Zacznijmy od łącznika. Tutaj są też łączniki nowe zastosowane, widzę u Tomka. To są dakronowe łączniki, Łączniki, tak? Dakronowe, tak akurat do specjalne do karpi. To są w różnych rodzajach, mamy rozmiary. Różne rozmiary. Rozmiary, tak, trzy bodajże rozmiary są. Można stosować równie dobrze nie tylko na karpie, ale i na... Jakie są walory takich łączników, powiedz? No,
momentalnie. Zmiana zestawu powoduje, jest bardzo szybka, nie trzeba się po prostu bardzo w to wnikliwie wpatrywać, żeby zmienić, bo tutaj wystarczy dwa ruchy ręką i zestaw jest zmieniony. No tu masz prawidłowo zamontowaną tą gumę 2,5. No, tulejka akurat jest zewnętrzna, bo ciężko używać tuleje wewnętrzne do topów karpiowych z tego względu, że pustą gumę jak założymy, to ta pusta guma ma jednak swoje gabaryty, no i dobrze jest to stosować. Potrzeba miejsca w środku, prawda? Potrzeba dużo miejsca, dobrze jest stosować tulejki zewnętrzne. Tu jesteśmy przy gumach, tą gumę masz akurat napiętą dobrze, tylko momencik, ja zawsze troszeczkę wody. Lepiej będzie pracować, tak? Guma bardzo ładnie pracuje. Tak. No i... Adam, o tych gumach, jak jesteśmy przy gumach, może chwilę o tych gumach. Momencik, dobrze. No, czyli jest to guma silikonowa. Match 57. Match 57. Guma bardzo elastyczna. Jakbyś mógł tutaj pokazać, jak ona jest skonstruowana, to widać dokładnie, ja w przybliżeniu większym spróbuj to pokazać. Są dwie warstwy gumy. Tak jest. Tak. I teraz w środek, w tą pustą warstwę, trzeba wlewać płyn. Z tego względu, że przy holowaniach dużych ryb i warunkach, jakie są latem, bo i słońce, częsty kontakt z wodą, i guma ta, jeżeli jest spłaszczona, bo wiadomo, jak holujemy rybę, to ona zawsze pod jakimś kątem do tulejki jest, prawda? Jeżeli nie ma płynu w środku, ta guma się potrafi zlepić. I wtedy trwałość tej gumy jest zupełnie znacznie spada. Inna. Tak, szybko parcieje, szybko się niszczy. Adam, to jest na korku zastosowany, tak, Easy Flow. No tutaj akurat masz ten korek, tak wygląda ten korek w naturze. Tak, on musiał zostać u mnie pogrubiony, no bo... No tak, z taką to od meduzy nie są standardowe. Tak, no przy montażu takiego korka, tak jak tutaj widzę, ty musiałeś akurat dołożyć, bo top jest niestandardowy. Jeżeli ktoś będzie miał cieńszą blank tutaj, to można ten korek swobodnie obciąć. Docinać. I dopasować, tak. Powinno się to stosować tak, że u ciebie troszeczkę Tomek za daleko wystaje, bo później to jest spowodowane tym, że przy wyjeżdżaniu puka o ścianki, prawda? To wędkarzowi przeszkadza trochę. On powinien wystawać maksymalnie 2 cm, bo wtedy, jeżeli to te właśnie urządzenia mają spowodować to, bo bez tego nie da się wyholować dużej ryby. Bo zapniemy karpia kilkukilowego, guma jest napięta, jak jest napięta, odejdzie nam 20-30 metrów. Przy wybieraniu gumy ten hol trwałby bardzo długo. Tak, i nie możemy tej ryby doholować do brzegu, bo całą wędką nie damy rady, bo za duże ramię i tak dalej. Natomiast jeżeli już wędkę mamy na topie, rybę mamy na topie i ta ryba jest gdzieś daleko, wtedy pomagamy sobie skracać. I tutaj tym palcem przytrzymujemy na ściance. Wtedy mamy już taki zapas gumy. I ta ryba automatycznie w naszym kierunku płynie. Następnie, jeżeli jeszcze trzeba, bierzemy... Dalej wybieramy i już mamy tyle, prawda? I tak do skutku, jak daleko ten karp... Można oczywiście ewentualnie odpuścić lekko. Metoda jest taka, przynajmniej ja tak stosuję, że w momencie podebrania karpia do podbieraka puszczam tylko palec i to automatycznie wszystko jest na swoim miejscu. Prosto i skutecznie. Prosto i skutecznie. Drugą metodą taką, którą pokażę... Tak, to jest zbrojenie... To jest zbrojenie do boku. Tutaj, boku. To jest nowsze zbrojenie, prawda? Tak. Tak mi się... W tej chwili stosuje się takie rynienki. To możesz tak, też to jest top z Meduse Six, czyli wmontowana właśnie rynienka Easy Slow Float. Wyciągamy gumę z boku. Tutaj tak, może guma masz... wychodzi tędy, ale jeszcze jakbyś mógł zwrócić uwagę na zgrubienie. Na zgrubienie, które ma około tam 5 cm. Dodatkowa warstwa kewlaru, która jest nawinięta na blank. Po prostu po to, że tutaj wycinamy otworek na wyciągnięcie tej gumy. W związku z tym musi to być wzmocnione, żeby po prostu przy holowaniu dużych ryb
moc tej wędki, tego topu była zachowana, prawda? W tym roku mamy już wmontowane, prawda? Ale tak, można sobie samemu takie coś wmontować, prawda? Można bez problemu, tak. Są tutaj właśnie te... Tak to wygląda. Ja pokażę na żywo. Taka okieneczko, które możemy sobie do topu... Tak. Prawie każdej wędki, o ile top jest dość mocny, wmontować. No nie radziłbym wędkarzom stosować i montować tego do topów maczowych jakichś lightowych. Tak, tam są szczególnie cienkie konstrukcje, dlatego że generalnie wędka kanałowa czy wędka lekka do połowu tam płotek białej ryby musi być i ma inną konstrukcję, i żeby nie było po prostu jakichś przykrych niespodzianek. Tak, Adam, jak... Właśnie no, powiedz coś o systemie mocowania, tak? Tak. Easy flow, czyli korek po prostu do easy flow wyciąganego z boku. Tak, ja będę łowił dzisiaj na wędkę Invisible. Wędka ta ma właśnie zastosowanie do boku. No jeszcze kiedyś były takie tulejki teflonowe, to się stosowało, ale ja zademonstruję tutaj, jak to w ogóle wygląda, tak? Czyli tak, przede wszystkim to ja tu mam jeszcze krótkie do pałeczki, takie, które są do niektórych modeli wędek, po prostu, żeby w przypadku wędek karpiowych obcinamy topy do kubka, szczytówkę obcinamy dosyć daleko, żeby ten top przy wyjeździe był sztywny, prawda? W związku z tym, jak upniemy szczytówkę, a żeby łowić w tym samym miejscu, są takie krótkie do pałeczki, tak? I wtedy możemy śmiało obciąć o taką długość szczytówkę. Wówczas top do kubeczka jest sztywny, nie powoduje nam zmiany odległości. Tu jeszcze nie wiem, czy widzicie, zastosowane są na takie ochraniacze, ringi ochronne na gumę, żeby się po prostu o krawędzie ostre nie ocierała guma w transporcie. No to łatwo się montuje, bo to tylko się zakłada w ten sposób i tak to wygląda. Tak. Adam, sposób zbrojenia bocznego. No tak, i wówczas jak odepniemy to wszystko, zdejmiemy ten ring ochronny, wkładamy sobie tą krótką dopałeczkę tutaj, prawda? Przy szczytówkach nie teleskopowych, tylko nasadowych, które są nakładane na drugi element, również stosujemy takie ringi tak ochronne. I już mamy gotowy top uzbrojony. Tu masz łącznik z Tomfo Oversize, tak? Oversize, tak. Łączniki z Tomfo Oversize są konieczne do gum pustych, bo można zastosować jeszcze te łączniki dakronowe właśnie, ale tutaj akurat ja montowałem wówczas, kiedy nie było tych dakronów jeszcze, a tą wędką Invisible mówiłem ostatni raz na Węgrzech. No dzisiaj spróbujemy, zobaczymy, jak ona się sprawuje, ale są to też równie bardzo dobre, o połowę tańsze, dla jak niektórzy chcą zaoszczędzić, to mogą sobie zastosować te łączniki z Tomfo. Adam, może pokażemy, w środku, jak działa ten system boczny, tak? Aha, ten system boczny właśnie. Jak działa? Więc tak, guma zamontowana jest tutaj do łącznika, przechodzi przez środek do momentu, gdzie jest wycięta ta tulejka. Tu jest, w tym przypadku tulejka, w tym innym przypadku te rynienki, prawda? I to się da rozpakować. Myślę, że będzie problem, ale to nic. To musisz ty to nagrać z bliska. I w momencie, tak żeby tam to rol. O, tak jak teraz jest, to tak nagrywa jak teraz jest. No, puść, ja widzę. Korek z tą rolką zamontowany jest wewnątrz tej krótkiej dopałki, w tym przypadku akurat, bo w innych przypadkach wędek są właśnie tu w tym miejscu, ale w tym przypadku i ta guma, przechodząc przez tą rolkę zieloną, nie wiem, musisz to sfilmować, żeby wszyscy widzieli,
ta rolka porusza się bardzo swobodnie i bez żadnych oporów. Bez żadnych oporów i wyprowadzamy gumę na zewnątrz. Tutaj blokujemy takim stoperkiem, który również jest w tych zestawach. Także jak się kupuje taki koreczek, to łącznik jest w takim korku gratisowo. I poczekaj jeszcze. I tutaj, tak jak widzieliście wszyscy w poprzednim tym topie, że w tym modelu, który wyciągany był do tyłu, że obawiałem się, że będzie się guma kaleczyła o ścianki. Dlatego uczulałem Tomka, żeby troszeczkę wystawało to z blanku. W tym przypadku natomiast nie ma czegoś takiego, bo tu jest guma, chodzi bardzo lekko, bardzo swobodnie i teraz wyciąganie tego, tylko blokowanie po prostu. I uważam o wiele lepszy ten sposób zamontowania, jak no nie do każdych właśnie wędek pasuje, bo ze średnicą trzeba, no i z tym, żeby koniecznie te boczne zestawy montuje się tylko tak jak mówiłem, na zgrubieniach, na tych specjalnych zgrubieniach na ściankach, nie można zamontować tego na zwykłym blanku, bo po prostu wędka narażana jest na jakieś przeciążenia i żeby uniknąć jakichś niespodzianek typu złamania, to tego się nie stosuje. To byłoby tyle, tak? I teraz może co powiedzieć, Tomek? Poczekaj, przerwę. Nagram tu wędki.